Młoda para w BMC, dawać dwie paki za nami. To ja wam będę dużo opowiadał. Uła. Będę się pali. Czyście na mnie to zrobię synchro. Brawo, jestem, mamy synchro. I dawaj coś nowego. Siemaneczko, z deszczowego pokładu motocykla jadę do chłopaków, bo komuś tam z rodziny obiecali obstawę weselną bardzo dobremu ziomeczkowi jakiemuś, który lata też na moto. No i jak zwykle, od rana nie padało. Wyjeżdżasz na moto, wsiadasz, dupa mokra jak nic, deszczu unikam jak ognia, ale powiem wam, że no co, słowo się rzekło, chłopacy potrzebują. Nie jest pan, bo obiad zjadłem, gorąco mi, świeżo po obiedzie wsiąść na motocykl dopasowany jeszcze kurna w nowy kombinezon, to powiem wam, że nie jest za ciekawie. No bo tak naprawdę trzeba się pochwalić, dziś pierwszy mój wyjazd w nowym kombinezonie marki standardowo Tschul, model 578. Nabyliśmy z Łukaszem takie dwie sztuki, potestujemy, co one są warte. Fajne malowanko, trzeba przyznać, rozpadające się fluo. Stare kombi postanowiliśmy przeznaczyć sobie do pitbajków, jak widzieliście na filmikach. Nabyliśmy dwie sztuki i trochę bawimy się w torowanko na pitbajkach. No a na ulicę, na drogę, na trasy mamy nowe kombi. To ja wam będę dużo opowiadał. Ja lecę do chłopaków, a wy sobie zerknijcie na taki fajny filmik odnośnie tych kombinezonów. Polatałby. No co, lecimy? Ale w co się ubierzemy dzisiaj? Tu to nie ma. Może coś świeżego. Kurwa, ale co by tu założyć? Ty, a widziałeś tą nową aplikację od Moto Addicts? Jaką aplikację? No zobacz, wybierasz sobie, jaki chcesz kombinezon na siebie założyć. Cyk. Ubrany i możesz jechać. I mówię, że to zadziała? No zaraz, chodź i pokażę. Dobra, jesteś gotowy, Łukasz? No dawaj. Ej, ale to jest moje stare kombi, dawaj coś nowego. No, teraz to mi się podoba. Ty, no ale czemu jestem znowu w bluzie? Czekaj, kurna, premium w apce nie wykupiłem. Dobra, teraz ja. Dawaj, jedziesz. Ale nie tym! Dawaj dalej! Ta wersja testowa jest do dupy. Dobra, lecimy na zdrapkę. Jawor obklejony już, będzie palił. Dorwali się chłopy. Kask mam niezapięty i ja. I cyk, bramka. I mamy czas na zapięcie kasku. Ej, spójrzcie na mnie, to zrobię synchro. Zajebiście. Brama, wesel, mamy synchro. Wy nie gasita? Nie, bo nie odpalę. Młoda para w BMC, dawać dwie paki za nami. Go, go! Pa, strażoki. Młode i małe i duże. Pa, Łukasz dostaje z kielicha. Ja to widzę już. 3-4. Ej, przecież to się rozwali. Ogólnie mam tak sam garnitur jak ja mam.
Mało ciebie pożyczył. Ty zapytaj się go, czy, zapytaj się go, czy też na Pchlim Targu we Włocławku kupił. Powiedz ty, 300 zł dałeś? Nie, no trochę więcej by to było. Szanowny. 310. Jawor, dawaj zrób jak na pitbajku gumę. Byś się nakrył znowu kopytami. Ale ładnego, żeś Skorpiona zrobił. No pojedziemy do Witowskiego i obejdziemy cały rybin. Swoją tablicę tak się martwicie? Jawor swoją się martwi, by nie schował. Nie bój się, on się o ciebie nie zamartwi. To obie, jeszcze dlatego się dziwiłem. Jawor to jest dziad. Co? A my tak lecieliśmy do niego, jak się wyjebał na pitbajku. Z pomocą. Ale ominęliśmy go i do pitbajka lecieliśmy dalej. Chuj, zjebał jest bardziej niż pitbajk. Chyba logiczne, no. Ale dostałem w ryja z gumy. Kurwa, ja dostałem wszędzie z gumy. Teraz to klei. Wołaj ta tego ziomka, co mówił, że nie klei. Drifty. Taka drift. O kurde, temperatura ciepła. Ty no teraz to tak myślę, że do końca sezonu do lata. Spokojnie, nie? Do lata, ja myślę, że spokojnie możesz jeździć. Jawor, ty to tak, ja ci powiem, że... No pięć. Jeszcze na następny sezon, na następny sezon na wakacje. Prosto bo jest żona, nie? No, tylko prosto jest żona, na następny sezon na wakacje musisz wymienić. Ja ci znachor ci mówi. Jedziemy, bo cię przeją. Jedziemy, jeszcze jechać odprowadzić czy do domu? Nie, ja to nie mam na czym jechać. Spierdalaj! To można powiedzieć, że z Łukaszem przetestowaliśmy dzisiaj pierwszy raz nasze nowe kompy. A tak się składa, że Lewy też od pewnego czasu ma też już 5, 7, 8, nie? Tak, zgadza się. Rozciągnęło ci się na skórze? Tak. Myślę, że tak plus minus po około 500 km zacząłem odczuwać już przyjemny efekt. Na początku to nie ma przyjemności z jazdy. Nie, ma taka. Ale ogólnie jako przejście z tekstyla na furę właśnie zdecydowanie in plus. Ale powiem ci tak, wiele osób mówi, że tekstyl czy jakaś tam meszowa kurtka na upały czy coś. Ja nie wiem, ja jestem tego typu, że lubię tą skórę, nie wiem, nawet jak mi jest za ciepło w niej, ja w skórze się czuję tak, jakbym był przyklejony do tego motocykla, czego nie czuję na przykład w jeansach czy w czymś innym, nie wiem, jakbym założył może jakąś meszową kurtkę, przetestował, może bym się podobnie czuł, bo ona ma też protektory, więc trzyma niby bardziej ciało, ale jakoś powiem szczerze, wolę być w tej skórze, wiem, że dobrze wyglądam, wiem, że jestem bezpieczniejszy i przede wszystkim czuję się bardziej komfortowo. Może nie w upał, bo jest bardzo gorąco, ale idzie to obejść przez dobrą termę, przez wentylację w kasku, w butach, w rękawiczkach. Można sobie rozpiąć delikatnie kombi. No, kombinezon... Tak jak mówisz, tutaj nastaje taka synchronizacja, motocykliści z motocyklem. Jeszcze tak patrząc teraz na tle moich użytkowania właśnie tego kombinezonu, bo my już około 2000 km nawet można by rzec, no bo nalatało się tego. Ja nie odczułem czegoś takiego, że wentylacja mi utrudnia. Znaczy wiesz co, ta perforacja dosyć jest spora, bo ja na przykład ja w 5-3-5 miałem perforację, poczekaj, żebym dobrze spojrzał, tutaj na brzuchu. A tu perforacja jest bardziej pod pachami i na bokach. To jest nowszy model O1 od 535. Tamten wydawało mi się, że skóra była bardziej cieńsza, taka bardziej delikatna. Tu jest bardziej sztywniejsza, taka jak w RST-ku, tym co na TT jeżdżą. Ja już nie pamiętam jego modelu. Ale
widocznie nowszy model i stwierdzili, że bardziej przydatna będzie wentylacja tutaj na mięśniach tygrysich, że tak powiem, brzucha, czyli na bocznych, pod pachami, niż na brzuchu, no bo jednak na brzuchu dostajesz całe powietrze, jesteś za tą, za szybko i masz brzuch powietrza tak naprawdę zero, a tu cały czas dostajesz i cały czas czujesz. Ja w sumie pod pachami czuję cały czas te chłodne powietrze, na przykład dzisiaj. 360 już znikła przez opady deszczu, które nas napotkały. No i to wszystko. Tak. I to wszystko na ten odcinek. Przetestowaliśmy pierwszy raz, można powiedzieć, model kombi. Niedługo kolejna relacja z użytkowania. Co nam pozostaje więcej? Trzymajcie się, subskrybujcie, oglądajcie nas zawsze. Yo! Foot is on the gas, my whole crew are helpless. I want money, cash, want it all, I'm selfish. Never gave a fuck, I'm bad, I cannot help this. Caught up in my ways.